Cześć, Arek, Karol, Steamcar Brzory. Mamy niezłą patelnię. Spotykamy się dzisiaj na łowisku Starorzeka, stanowisko numer 5. Tak pokrótce zademonstrujemy, na co dzisiaj będziemy łowić, a będzie to Michel Zazdrawec. Dzisiaj na słodko mamy tutaj miks w paczkach 2,5-kilowych. Tu jest śliwka, ananasik, truskawka, winogron i o czymś chyba zapomniałem. I brzoskwinia. No. I brzoskwinia, także też mamy skopex, truskaweczkę, ananasik. No, czyli będziemy się ogólnie skupiać na słodko. Dzisiaj na Starorzece nie łapę na słodko, gdyż jest taka, no, pogoda jaka jest, tak? No. Bardzo ciepło. Ale ja jeden zestaw na pewno położę na orzek tygrysi z Roda. Tutaj monster kraba. 4-kilowy w takich wiaderkach jest. Tak, tutaj jest taki przygotowany przypon, na który ja dzisiaj będę łowić. A mianowicie to jest popek. Karol będzie łowił na ten na truskaweczkę, ja będę łowił na ananasa. Chciałbym po prostu wam zademonstrować, jak to wygląda. Ja przybliżę, Karol, ten. Zobaczycie, jak on fajnie smuży. Czyli tak, haczyk numer 4 i 15 ml popek. Jest to truskawka. Tak jak Arek wcześniej wspomniał, czyli smużący. Wrzucę go do wody, zaraz zobaczycie, jak on pięknie puszcza. Tak, jack namieszany. Tak to wygląda z Michela. Pokażę wam teraz, jak wygląda stanowisko numer 5 z brzegu. Potem wam pokażemy z łodzi, bo za chwilę wypływamy typować miejsca. Jedna wielka dzicz. Niby wszystkie stanowiska są tu dzisiaj zajęte, a ja tutaj nikogo nie widzę. To jest całe nasze. Także za chwilę ponton, tyczka pójdzie w ruch, żeby sobie wytypować fajne, twardsze miejsca, posprawdzać głębokości, no i wywozić zestawy. Za bardzo się nam nie śpieszy, bo jest naprawdę patelnia. Tak, żeby na spokojnie do wieczora zdążyć. Tak, za chwilę będziemy wypływać. Posypiemy troszeczkę miejscówki ziarnem. Rzepik z kukurydzą. I będziemy typować miejscówki. Tu już czerwono. Myślę, że tego, Arek, starczy, nie? No, starczy, na razie starczy. Jasne, że starczy. Łyżkę bierzemy. Niesamowicie twardo tu jest wszędzie, ty. Nie kamień. Wszędzie takie, kurde, wiesz, no bardzo, nie? Bardzo twardo. Dobra, a teraz popłyniemy po tą... pod te zwalone drzewo, ale to wiesz, co by trzeba było zrobić? My tu mamy tak, kurczę, po linii brzegowej, nie? Te zwalone drzewo, to by trzeba było wbić tyczkę, wiesz, do wody, na rogu wyspy, do wody i pociągnąć i żyłką, zrobić, nie? No, i zrobić załamanie, nie? I zrobić załamanie, no, a tego, na podpórkach normalnie wędkę, wiesz? No, no. Na podpórkę, ale jeszcze odciągnąć od brzegu. Od brzegu. Normalnie podpórki wbić ze 2-3, no, no, i żyłkę żeby pociągnąć. Szło, żeby pociągnąć, poprowadzić żyłkę po podpórkach. Po podpórkach, no dokładnie, no. Zobaczymy te drzewo. Zobaczymy, co to jest ciekawego, no. Bo też widzisz, nie ma więcej stanowisk, tu już jest taka zatoka.
Tu już jest potem stanowisko numer 6, nie? Tam. To są jakieś kaczuszki, ale to ona jest z dwie strony. Co, szóstka? Z dwie strony, nie? Szóstka. No, to by było ciekawie. O, tu jest już mułowato, wiesz? Tu jest dużo mułu. Ale patelnia, co? Ile będzie? 36? 37. 37 ma być? Pięknie. No, tu już jest taki piaseczek, wiesz? Ale to jest piasek. Piasek. To nie jest muł, ani, ale tego piasku trochę jest tu. Tu jest, nie wiem, co to jest. Konar? No podpiąć to pod to, co to jest. To jest to zwalone drzewo. Luźne? Nie, to jest... Pływa. Luźne, wiesz? Dobra, luźne. Na bok. Weźmiemy to na bok, no. Czekaj, popniemy do przodu, tego tam do przodu. Zobaczymy się tym drzewem, co tu jest, jak to wygląda, czy jest czysto. O, tu już jest mułowato, widzisz? Patrz. Taki, ale to jest taki, wiesz, delikatny... Delikatny muł? Taki delikatny muł z piaskiem, wiesz, takie to jest szorstkie. Branie? Nie, rybka pokazało. A pan? No, czyli chyba jakiś tu mieszka, gościu. Dobra, podpłyń to, ja to wyrzucę tam, kurde, pod brzeg. Czarno. Tu jest walone drzewo i tu, nie? Muszą zrobić na pograniczu, go tak zostawić tu. Tu by tutaj, nie? Tu. Ja też tak uważam, no. Tu, między tymi dwoma. No. I tam jeszcze go załamę na tej wyspie. Ty, zaraz, weź mi... A, ba. Weź go tam wyjść. Droga. Tu go tak powiesimy. I sprawdź tu, teraz. No, tu już tak, wiesz. Tu już jest głęboko. Pod tym drzewem. Potem jeszcze tutaj. Chcesz do roku? Nie, ja bym. Ale tu jest fajnie, tu gdzie stoisz teraz? Tu. Patrz, bo patrz, zobacz. Tam jest cypel i ty musisz go poprowadzić aż tu. Tu. No tam tak, jest... no. To sprawdź sobie. Sprawdź sobie tu. Tu by gdzieś trzeba zestawkować, tu, przed tym drzewem. No dobra, zobaczymy. Pierwsza wywózka na zestawy Karola. Pomogę mu naprężyć wenteczki. Jedziesz, ja? Karol ma trochę wygodniej. Podamana wzgórzu. Ja tam w wodzie. Pierwszy zestaw wylądował. Naprężyłem mu go. I czekamy na efekty. Karol tam jeszcze tego dosypie troszeczkę truskawki z Michela. Tutaj podzwalone drzewo. Tak troszkę niewygodnie, bo po linii brzegowej, ale mamy już porozstawiane podpórki w wodzie. Także linka pójdzie nad wodą. Odpinę wiosła, jakżeś zapomniał tyczki. Patrz, fajna ważka, widziałeś ją? Piękny. Tutaj pójdzie na orzeszka. Jarek, koło markera tu było wysądowane. Z lewej strony. Tylko markera ściągamy, co? Markera ściągniemy, ale patrz.
Tak jak stoi marker, nie? Jest. Koło markera. Nie, w lewo, bo tam markera wymógł. Ja to było. Czekaj, ja sobie go dam na wolny bieg. Tu. Gdzieś tu, nie? Połóż. Tak jest. Okej. Okay. Chyba, że chcesz go podnieść jeszcze raz. Bo spływa ci niezaplątany. Podnieś go śmiało. Dobra. Na pewno? Sięgam marker. A tu jest mógł. Pełne poświęcenie Karola. Musi mi troszeczkę podpórkę przestawić, żeby złagodzić kąt. Ale woda ciepła przynajmniej masz, nie? Woda ciepła, fajna. Dobra, tak. Tak, ja. Ja. Będzie gitara. Dobra. Karol, ja... Jak? Jest ok. Tam jest ok, dalej? Wejdziemy właśnie trochę przynóż. Dobra, Arku, można ciągać. Tak powinno być. Czekaj. Później minął trochę. Jest ok. Jest ok, ja. Dobra. Kładę. Kład. No idealnie. Jest nad wodą. Jest nad wodą, potem się zanurza. Nie wiem, czy jeszcze jednej podpórki nie dasz trochę dalej, wiesz? Nie, bo Arek, ona tu idzie i potem idzie w dół już. W no to okej. Dobrze. Dobra. Ona idzie tu i tu, nie? Wczoraj gdzieś tak koło 20. Rybki się pokazały. W takim przesmyku między dwoma wysepkami. Więc przewiozłem tam zestawy. Ale na razie jest bez pika. Pokażę wam, jak wygląda ta miejscówka. To jest właśnie ten przesmyk między tą wyspą a tą wyspą. O, tu jest taki pas zwalonych jakichś patyków, drzew, krzaków, grążeli. I tam wczoraj właśnie popływaliśmy z Karolem pontonem. Widzieliśmy jednego fajnego amurka, jednego fajnego karpia na 30-centymetrowej wodzie właśnie w środku tych grążeli, także stawiamy przed na metrze. Dzisiaj się już ochłodziło, także może coś pyknie. Nic inno czekać. Dobra. Wywieźliśmy teraz właśnie zestawy na nowo, ale nie podoba mi się tor żyłki. Muszę tam coś pokombinować, bo jest za dużo załamań. Siedzi mi bardziej w takich wrzęsie w sumie. Zaraz zobaczymy, co się da z tym zrobić, żeby ta żyłka jednak szła tutaj nad tym. Pomału. No bo tam mamy wywiezione zestawy, a tutaj mamy żyłeczkę, która przechodzi przez te chaszcza, idzie tu wyjść. Zaraz sobie ją tutaj poprawimy.
Gdzie ona tutaj jest? O, widzicie? I to jest takie, kurcze, przerąbane. Karol, naciągniesz trochę? Ja sobie ją wyczyszczę. Delikatnie, wiesz? Dobra, czekaj. Położymy ją na tą podpórkę. Jak ona teraz tutaj idzie? Dużo lepiej. Dużo lepiej. Ale możemy ją dać delikatnie wyżej. O tak. Tak, i ona teraz nam tu wchodzi fajnie w wodę. Op, spadła. O, idealnie, Karol. Nic mi tu już tak nie przeszkadza, wiesz. Trochę mi się do gumowców wodę nalało, ale to chcę wysuszyć. No i teraz ten kąt załamania żółki jest idealny, nic tu nie haczy. Także... No a zestaw mamy tutaj pod tymi grążelami. Dobra, Karolku, będzie ok, wiesz? Więcej nie naciągaj. Nie chcą rybki pobierać zestawów twardych miejsc, więc teraz spróbujemy coś pociągnąć z mułu. Tu jeszcze jest twardo. O, 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 dobra, 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 dobra. Troszeczkę na prawo. Tu jest taki przejście właśnie z twardego na mułek. I tu go chyba postawię. Jak jest statyczka. Spróbujemy teraz mułu, no bo jak nie... Zestaw parę kuleczek. Dobra, Karol, możesz naciągać. Karol teraz wymyślił łowienie przez wyspę. Zaraz zobaczycie, jak on to chce zrobić. Nie ryzykujesz, nie pijesz szampana, tak? No, oczywiście nie, ja zawsze piję z pianka. Op! Trzymaj mnie. Dobra. Tu
Majax. Podpórka. Wędka. Wędka. A czy ty sobie przepłyniesz wędką, a ja se znaczy... ten. A właśnie. No, 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 no ja wezmę całą wędkę, wiesz? Tak, tak, tak. Całą wędkę wezmę. Weź mi to tam odchodzi, no. A ty mi ją podasz? Ja ci ją podam z drugiej strony, wyspy. Tylko, że jest poplątana, wiesz? No, spoko. Karol, nie wiem, czy to będzie widać na kamerce, nie? No, ale idealny spław spod tego drzewa. No, ale no właśnie wyszłem, no może będzie widać, wiesz? Bo akurat tam miałem głowę. Ale widzę, widzę, no. Może, o, akurat tam miałem głowę, wiesz? Widzę, 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 no. Także może to być dobry punkt. Punkt i twój pomysł. Ale będzie jazda. Będzie gitara. No moja prawa, nie? Za konarym, ja? Vis-a-vis. No tak jak masz wiosło teraz. Jeszcze troszeczkę do przodu. No tak, dokładnie tak. No i tam bym to postawił, nie? Bo te drzewo tutaj choć... No, jest łuk, taki banan, nie? One wchodzi po całości, nie? No... No będzie problem z tego wyciągnąć, no. Ale... Ale branie może zrobimy. No, Karol sam teraz wystukał placyk. Zanęcił punktowo pod zestaw. Teraz tu przypłynie. Przeciągniemy żyłkę przez wyspę do naszych tripodów i zobaczymy, no będzie ciężko rybę stąd wyciągnąć, ale przynajmniej może będzie jakoś branie. To jest masakra, nie? Dużo zawad, dużo patyków, dużo no wszystkiego, mnóstwo, nie? Co ci mam powiedzieć, no? Wszystko fajnie, co się dobrze kończy. Dokładnie. Ale nikt nie powiedział, że będzie dobrze i łatwo. Nikt nie powiedział, że będzie łatwo, no. Ale jak to mówią? Pod tym pontonem, wejdź z pontonu, ustawimy tą... Podasz mi tą wędkę? Ale to ustawimy... A dobra. Podaj mi ją, Harry. Podaj mi ją. Ja sobie ją wezmę, a ja ci potem odbiorę. Ale musiałbym wyżej trzymać, wiesz, żeby... To ja będę wysoko trzymać. Czy ty będziesz kontrolował mi tu, wiesz, z wyspy? Ja. Zamknij kabon, trzymaj ją wysoko. Ja ustawię podpórkę, wiesz, dość wysoko ją ustawię. Maksymalnie ile ma? No, coś takiego. Dobra, dobra. Teraz tak, ja płynę. Daj sobie ją już na podpórkę. Ja już płynę. Płyn i potem po mnie, jak ustawisz se zestaw, wiesz, wszystko będzie ok, to przypłyniesz po mnie, nie? Dobra. Fajna woda, naprawdę piękna woda, jest co robić i to mi się właśnie podoba na takich łowiskach. Teraz to Karol fajnie naciąg. Ja ci powiem jak to leży, wiesz. Idealnie. Dobra, przypłyniesz po mnie, czy mam sam tam płynąć? Na sztywno, no.
To wygląda jak wyciąg na czantoridę. Lepiej nie będzie. Czekaj, dam ci sygnałka, czy ten? Działa wszystko. To płyń po mnie. Tak, mamy 20. Drugi dzień za nami. Niestety bez żadnego pika na razie. Jeszcze jedna nocka. Zestawy mamy wywiezione od 12. Na moich wędkach, od Karola od 14. Już to tak zostawiamy do rana. Może coś jeszcze uderzy. No, na razie cisza. Zrezygnowaliśmy z pop-upów. Postawiliśmy teraz zestawy na tonąco i troszeczkę grubiej kuleczki 20 z Michela. Nie zobaczymy, co ta nocka przyniesie. No, może akurat coś uderzy. Wszystko się okaże. No. Mam jeszcze. Jedyne co to kaczuszki żerują. No już jest tak troszeczkę mrocznie. No ale woda dla wytrwałych, naprawdę woda dla wytrwałych. Na pewno nie raz tu jeszcze zawitamy. Tak, pokażę wam troszeczkę stanowiska na Starorzece. To są nasze tutaj kije. Znajdujemy się na piątce. I piątka się ciągnie tutaj od tej wysepki. Ta zatoczka tutaj. I aż do końca tutaj tych drzew. Ja wam pokażę, do którego miejsca. To jest właśnie jeszcze salutka piątka. Także jest gdzie zestawy kłaść. No ale niestety chyba będziemy zjeżdżać od kiju. Jeszcze nam zostało chyba za 4 godzinki. Tutaj właśnie do końca tej wysepki. To jest jeszcze cała piąteczka. Tamta cała zatoka to jest stanowisko numer 6. Teraz właśnie wpływamy na szósteczkę. Pomału. O. Cała tutaj ta zatoka to jest szóstka. Jakiś spławik. Tak wygląda szóstka, zatoka w szóstce. Tutaj już teraz jesteśmy na siódemce. Nie będziemy tam płynąć, bo tam widzę, ma ktoś zestawy wywiezione. Także wycofiemy się stąd, ale tu jest siódemeczka.
No i teraz wam pokażę ósemkę. Wyjdziemy ze spontanu. No i tu mamy stanowisko numer 8. Tu mamy ósemeczkę. A tamten kanał to już jest siódemka. Ósemeczka jeszcze jest. Pokażę wam to z drugiej strony. Za chwilkę, bo to trzeba znowu przepłynąć wyspę. To jest jedyne miejsce. Żeby się na niego dostać, trzeba pontonem przepłynąć czwórki z całym majdanem i można siadać na ósemkę. Do reszty stanowisk można dojść. No i druga część ósemeczki. To jest właśnie naprzeciwko naszego stanowiska. To jest tam ta zatoczka. Te grążela, zwalone drzewo. Bardzo ciekawe też miejsce. Dobra, teraz przejdziemy się na czwórkę. No, tutaj mamy stanowisko numer 4. Ono jest teraz wyłączone z łowienia, jest połączone z trójką, także plac pod czwórkę jest podłączony pod stanowisko numer 3. Chłopaki z trójki mają większy obszar do obławiania. No, tu się teraz wodę natlenia na czwórce. No ale mniej więcej to stanowisko wygląda tak. Tak, teraz znajdujemy się na trójce. Trójka jest od tych trzcin po linii prostej do tego krzaka. Tu jest taki przesmyczek. Do tej tu wysepki i po linii prostej do tej wysepki. Przepraszam, do tej. Tu siedzą chłopaki z Katowic. Przemek z Arkiem dzisiaj w nocy wyciągli. Ile? 34 suma, nie? Jest łowca przy śniadaniu. Także jeszcze raz trójkę pokażę tak. I do tego krzaka pod te trzcinki. Dobra, idziemy na dwójkę. Tak, jesteśmy na dwójce. Dwójeczka składa się z dwóch stanowisk pod namioty. Jest jedna zatoczka. Bardzo ciekawe miejsce. Fajny konarek. I ona leci tutaj. Od tego cypla. I po linii prostej do tego cypla.
To jest jedna część stanowiska numer 2. I zaraz wam pokażę drugą część stanowiska właśnie numer 2. Bardzo ciekawe miejsce, naprawdę bardzo ciekawe. No, to jest właśnie druga część dwójeczki. Za mną są namioty. Też fajnie idzie je tu postawić. Jest dość dużo miejsca. I dwójeczka się ciągnie tutaj od tego krzaczka. Wzdłuż tamtego przepływu. No i tak jak pokazywałem wcześniej, pierwszą część dwójki. To jest całe stanowisko. No nie idzie tego niestety pokazać w jednej kadrze, bo te stanowiska są naprawdę duże. Jest co tu robić. Same zatoczki, zawijasy, krzaki, trzcinki. Także trzeba na tą wodę troszeczkę pojeździć, żeby wiedzieć, którędy ta rybka chodzi, jakie są jej takie lepsze place, no i trafić w smaki. Tutaj z dwójeczki Krzysiek z synkiem ładnie pochytali karp, 21 kilo, 14, 12 i dyszkę. I jego synek też pokazywał mi zdjęcie szczupaka, tak 1,10 m, takiego 9 kilo, też piękna bestia. Krzysiek tutaj pomaga tutaj właścicielowi łowiska, Bartkowi, w ogarnięciu tego tematu. I Piotrowi. Taka ich prawa rączka. Gospodarz. Jeździ i łowi, no. Niestety na tą wodę nie można sobie tak przyjechać i rzucić zestawów byle gdzie. Trzeba wiedzieć, gdzie ta rybka chodzi, jak się zachowuje. Dobra, teraz idziemy na stanowisko numer 1. No i stanowisko numer 1. Chłopaki tutaj przez dwie doby złapali jednego szczupaka. Pokażę wam, jak to wygląda. Tu jest początek łowiska, taka zatoka. I też to tutaj naprawdę pięknie wygląda. Ciekawie. Też zatopione drzewo. Dość ciekawa miejscowa. No i ciągnie się aż tam pod ten krzaczek, tak jak się zaczyna właśnie dwójka. To jest właśnie tamten krzak. Muszę wejść trochę do wody, bo to jest ciężko do garnięcia. Ten krzaczek i po linii prostej do tego cypla. I tam już właśnie siedzi Krzysiek. Jestem tutaj pierwszy raz, ale na pewno nie ostatni.
bardzo mi się tutaj naprawdę podoba. Tu też fajna miejscowa. Na jedynce zatopione drzewko. No, to tyle z miejscówek. Czekamy jeszcze na ostatniego strzała u nas na piątce. Będziemy się pomalutku zbierać. Tak, dwie doby minęły na Starożyce. Niestety z wody zjeżdżamy o kiju. Woda ciekawa, na pewno jeszcze tu nieraz wrócimy i na pewno jeszcze nieraz o kiju stąd zjedziemy. No. Stanowisko żeście widzieli, jak ta woda wygląda. Nie jest lekka sprawa. Piękna otoczka. No, oprawa łowiska naprawdę fantastyczna. Zadbana woda. Widać, że gospodarz tu dba o tą wodę. Dba o tą wodę. No, gospodarz i ten. Widzę, że pilnuje, no. Nie ma ani śmieci, nic. Jest czyściutko. Jest czyściutko, naprawdę. Warta woda polecenia każdemu. No, także do no zobaczenia. Do zobaczenia na następnej zasiadce. Dokładnie, a my idziemy załatwiać termin na Starożykę we wrześniu z Krzysiem. Dzięki. Dzięki, cześć. Na razie, cześć.